Siemanko, to ja jestem Zanek, to jest Might and Magic Duel of Champions. W komentarzach prosiliście mnie, żebym nagrał jakiegoś nowego bohatera Akademii, no to proszę bardzo, Akane, przywoływaczka wspomnień. Deck jest praktycznie ten sam jak przy Mirandzie, oprócz tego, że dodałem dwa razy Gina skażonego pustką, bo ma Akane ma jeden punkt przeznaczenia, więc nie muszę levelować tego i jest... A ten Jin wymaga w sumie jednego punktu przeznaczenia, dlatego wrzuciłem dwa razy tego gościa. Specjalna umiejętność to jest, gdy Jin atakuje, znaczy gdy niszczy stworzenie, przeciwnik musi wyrzucić 5 kart ze swojej biblioteki na cmentarz, więc całkiem sporo. Dobra, zaklęć, gram coś takiego, lodowe kolce, gejzer, uderzenie błyskawicy, potęgę morza, łańcuch piorunów dwa razy, błyskawica dwa razy i siatka błyskawic dwa razy. Jakby ktoś pytał, dlaczego nie gram wombo combo, bo szczerze mówiąc nie przepadam za wombo combo, dlatego tego nie gram. Dobra, let's go, zagrajmy. Wombo combo. Co ja tu dostałem? A niech będzie. Karty? Dość sporo. Nic kolega nie zagrał. Fajnie. To ja zagram harfię. W takim bądź razie. Co on gra? Coś ciekawego na pewno. Ale szczerze mówiąc, mnie to nie interesuje. Boże, 54 karty? Co to jest za deck? Znaczy 54, trochę więcej. 60 kart. Jest jakiś magik, którego mogę zabić sobie tym na przykład. Sorry za dziewanie, ale już jest, kurczę, grubo po 12 w nocy, jestem trochę zmęczony. Takie coś. Pójdźmy w powera i let's go. Ruin Sector, pełen wypas. Nie powiem. Co ja chcę zagrać? Hasafacha chcę zagrać? Mogę zagrać Hasafacha sobie i tego zioma. Uczonego. Albo to i to. A pójdźmy w Hasafacha. Fajna jest ta nazwa, naprawdę podoba mi się. Hasafacha. Magia i let's go. Nie wiem po co gram zygzaka, szczerze mówiąc, ale to już chyba z przyzwyczajenia. Co to ziomalka wymyśli? O, grubo. Osłabiła mojego Hasafacha, ale i tak mogę nakładać nim liczniki. Bo w momencie, gdy on atakuje, gdy ma zero ataku, to też może nakładać po prostu ten licznik, więc jest cool. Dobra, trzęsienie ziemi może mi naskoczyć, że tak powiem, nieładnie. Hasafach nie ma co atakować na razie zbytnio. Ja poproszę magię. Biorę sobie karcioszkę. Oj, let's go. Co to za deck? Czy ona stworów nie gra w ogóle? Trochę dziwne, że nie grać stworów grając kurna Arianną, nie grając przewijarki, bo to raczej przewijarka nie jest. No nie, jakieś tam stwory gra, ale nie wiem co ten gościu próbuje tutaj zrobić w ogóle. Teraz sobie zagram siatkę piorunów i jest GG. No a może nie do końca GG. Chociaż ja wiem, czy jest sens grania siatki piorunów. Jeszcze za wcześnie chyba na to. Może po prostu pyknę go tym. Tym i tym. Czemu nie? To 6, to 4. Ale nie postawię żadnego stwora. Trochę smutno, no ale dobra. Co zrobić? Cztery damage'u zawsze coś. Let's go. O, teraz jeszcze jest fajne, kurna. Fajne wydarzenie. Znowu osłabi moich, kurna, zawodników. Z jakiej paki?
No, jeszcze zabił mi tego stwora, no. W mordę jeżdża cwaniaczek. Naczytał się opisów kart i szpanuje. Dobra, zagram sobie to. No tak, potęgę morza. To zagram sobie potęgę morza jeszcze. GG. GG. Prościzna, Jezus Maria jakaś. Nie wiem, co ten gość za deck grał, ale to był jakiś po prostu deck dziwoląg. Krótko mówiąc. Jakieś mało stworów, tona czarów pewnie, w ogóle to jakieś bez sensu ułożone, no i są efekty tego. Dobra, co tu mam? I szumę. O, całkiem fajne rozdanie. I szuma szaleje. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Zagrajmy to i to i let's go. Asasyn? WTF. WTF, szefie, czy ja chcę asasyna pacnąć w głowę tym? Mogę go tym pacnąć, szczerze mówiąc. Tylko pytanie, czy to jest sens. Albo tym go pacnę. Tylko ciekawe, czy to przeżyje. Powinno przeżyć. Bo potrzebuje powera. No to let's go. Dobra, dawaj, ziom. Będzie uciekał? Byłoby miło. Albo nie, przestawi. No to pao? Pao czy nie pao? No powiedzmy, że pao. To sobie zostawię na coś grubszego. Tym atakować czy nie? Dobra, ataki Ren zginie w następnej turze, no co zrobić? Bidny uczony się, kurna, zapadł pod ziemię. Kolejna finta. Nie wiem, szczerze mówiąc, po co on go przestawił tutaj chyba, żebym zabił go tylko po to, albo nie wiem, ochroni swojego bohatera od biedy. Genialne moim zdaniem. Ten ma zasadzkę w mordę jeża, chciałem tak zdesantować na niego swojego... swoją rakszasę. Czy swojego rakszasę w sumie. Jak to zrobić? Zostanie mu 3 punkty życia. Pójdę tak. Magia i let's go. No, mam przewagę fajną. Przewagę dwóch stworów, więc jest fajnie. Teraz mógłby przyjść jakiś fajny czar. Kurczę blade i byłoby grubo. WTF. Jeszcze jakiś gościu beznadziejny. Czary zagrywa typu zamieć. Dobra, co ja tu mogę zadziałać? Mogę to zakatrupić i postawić to. Chociaż to dostanie po tyłku 2 i zginie w następnej turze, to się lekko mija z celem. Więc może jednak nie zagram tego. No chętnie bym to zagrał. Szczerze mówiąc, i może jeszcze to. To jest magiczne. To jest też magiczne. Chcę to grać. A zagram. I teraz za 3 mogę zagrać tego ziomka, ale gdzie go postawić? Ja w taki sposób to rozwiążę. Ten się przekręcił niestety. Mój kurna dżin więzów dusz. Duszy. Dżin więzów duszy. Ten. Minta? Tia. Co, chcę pacnąć z umiejętności? Coś mi się tak zdaje właśnie.
Geyser. Czy on może atakować? Może, no to fantastycznie. Wezmę typa pasy tym. Boże. Jak ja to mogłem zrobić? Zapomniałem całkowicie, że Geyser smagnie też mojego gościa. Dobra. W takim razie dawać tego łucznika. Ty weź to zaatakuj. Magia i heja. God damn it, teraz to on ma przewagę. O Boże. Jeszcze ten wynalazek. Kolejny zamieć. Szkoda, że nie dostałem żadnego czaru, bo by mi się przydał. 8. To mogę to i to zagrać, ale to mi zada 2 damage'u, bo zostanie mi 0 surowców, co mnie szczerze mówiąc nie bawi. Tutaj tu jest GG, Boże, to muszę zablokować. Tak czy inaczej. Tu jest 4 damage'u, god damn it, to jest totalny krab. Dobra, tu atak. To może być GG dla mnie w następnej turze. Więc jest nieciekawie. Powiedzmy, że power zagrał sobie tego typa, dostanie 2 na klatę na dzień dobry. Super partia po prostu. No i co, zagram tego chyba tu. W razie W, żeby jakiegoś kurna nie przyjąć na klatę Paosa. Tak jest GG. Może zapomniałem, że ten zginie od tej cholernej zamieci. No to badziew. Dobra. No to zagrajmy jeszcze raz. Mam nadzieję, że pójdzie lepiej. No, flashbang. No dobra, trochę magicznych stworów jest. No niech to będzie, jakiś gejzer też jest. Zagrajmy harfię. Nie, tutaj zostawię harfię. To powinien być kurna, chociaż jeden punkt odwetu, Jezus Mary, to takie słabe jest. Jako bloker się nadaje praktycznie tylko do blokowania. Dobra. No super, najlepsze jest to, że tego nie zagram, Boże. Zaraz mi tu krew zaleje. W takim razie niech będzie Rakshasek. Let's go! No, ziomek leveluje magię, czyli będzie raczej grał na... Pewnie na czarach może będzie jeszcze grał i na tym. No i Banshee będzie grał pewnie. A może gra bez czarów, tylko Banshee. Cholera wie. Tak czy siak będzie to dość wolne Banshee. Zabije moją kur na harfie. Wspaniałą zresztą. O Boże. Dobra. Ta, dobra, no. Chyba dupa z bobra, Chryste Jezus Maria. To taki będzie trik. W takim razie. Magia i heja. Co on tu zagra tym jakimś czarami? Będzie czarował coś? Gra 4, więc pewnie gra na czarach, Boże. Magiczny flashbang po prostu. God damn it. Myślałem, że to zagra. 5, super. Thank you.
Let's go. Donki Donki, Assassin. Super partia. O, to jest. No. Widzicie to? No, super, po prostu geniusz. Jeszcze lepiej. Dobra, to ja poproszę to tak, w takim bądź razie. No, teraz tak, tak, tak. Jak to zagrać? No i powiedzmy, że tak. Magia i let's go. Też szczerze mówiąc mogłem dobrać kartę. Bo i tak żadnych czarów nie mam. Pao, najlepiej jakby tego zaatakował. To by było fajnie. O, co za gruba zemsta po prostu na tym kosmicznym kozaku, czy czarodzieju mentorze. Po prostu zdewastował moją całą kurna taktykę i strategię na tą grę. No, kusząco wygląda po prostu to wydarzenie niesamowite. W tym momencie zadałbym 6 damage'u. Albo zagrać może i to, i to. A tak zagram tylko tego zioma. Ja dobra, niech stracę. O, dupa, straciłem. A Boże. Dobierać teraz kartę, czy nie? God damn it. Dobra. Jeszcze ten kurna badziewiak dostał odwet, nie wierzę. No. Power, niech będzie. Lekki misklik. Banshee się szykuje. Jednak ten flashbang troszeczkę jest wolny. O, szaleje koleś. Ma dwie jednostki po prostu grubo. To jest raczej GG dla tego flashbanga. No tutaj nic już nie zrobi. Dobra, ja mam swoich magików, których mogę podrasować kurna tym wydarzeniem. Ale czy ja tak chcę to grać, szczerze mówiąc? Dwie jednostki, tylko dostanę bonus w sumie na bohatera, to tak specjalnie szału nie ma. A ja sobie zagram tego zioma, no i może zagrać swoją kurna Banshee i szczerze mówiąc nic mi nie zrobi tym. Zagra Banshee i nic więcej praktycznie. O, to wątpię, żeby w ogóle zagrał to Banshee, bo to się mija z celem raczej. No, ale gratuluję po prostu wyboru. Na siłę granie Banshee to po prostu nie jest dobre rozwiązanie, no zresztą to widać. Proszę to. Poproszę jeszcze to. Może jeszcze to. O, super, tak mi kartę dobrało. No i GG, flashbang, nie? No to było szybkie, ale flashbang, który na siłę chce grać kurna Banshee, to po prostu jest kiepski flashbang w tym momencie, kiedy Banshee została w taki sposób znerfiona. Okej, okay, dzięki tobie teraz jest dość późno, także nie mam czasu na następną gierkę, ale myślę, że Akana jeszcze będę grał, myślę, że sobie dopracuję ten deck jakoś specjalnie. Może spróbuję zagrać Wombo Combo. Cholera wie, może by się jakoś... Chociaż nie, no dobrze mi się gra bez tego Wombo Combo. Szczerze mówiąc, jak jest dobre rozdanie, to można spokojnie to wygrać, nawet nie grając potęgi morza można wygrać spokojnie to. Tak jak widzieliście, także nawet nie przepadam specjalnie, żeby... Nawet nie chce mi się wrzucać specjalnie tego magicznego przekupienia, żeby jakoś na siłę grać tą potęgę morza, bo to tak szczerze mówiąc... No, można to grać, ale to można spokojnie wygrać bez tego. Chociaż ta druga gierka nie była może najlepsza, ale... No, zdarzają się czasami potknięcia, no co zrobić? Okej, dzięki wielkie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, hej.